poproszę kilka osób o konkluzję, czyli o podsumowanie naszej konferencji. Proszę o wypowiedzi, które trwają 3 minuty, 3 plus, tak, ale nie dłużej. Ale zaczniemy od pewnej ceremonii, tak? Najpierw dziennikarze z Rumunii, pani Anna Maria Czerne, podsumuje konferencję i powie, co się za chwilę zdarzy. Okej, dziękuję. Przede wszystkim chciałabym podziękować polskim organizatorom tej konferencji. Było to wydarzenie owocne, pomocne i interesujące. Mieliśmy też możliwość wymienić się poglądami z ludźmi kompetentnymi, z rzetelnymi dziennikarzami, z ogromnym doświadczeniem walczącymi o wolność słowa. Wrócę może do pierwszego naszego panelu, kiedy omawialiśmy kwestie zagrożeń, które stoją przed nami w walce o wolność słowa. Można je pogrupować w dwie kategorie. Po pierwsze, są to zagrożenia wynikające z poprawności politycznej i kulturowego marksizmu, który szerzy się na Zachodzie. Tabu o islamie, tabu o gender, LGBT i tak dalej. Przy takich atakach możemy być wyeksponowani na ryzyko ostracyzmu, utraty pracy, procesów sądowych, utraty źródeł finansowania dla prowadzonych projektów, więc na tego typu ryzyka. Oprócz tego mamy różne rodzaje ryzyk dla wolności słowa. To nie są ryzyka, to są zagrożenia. To jest przede wszystkim kwestia opresji w Rosji, w Chinach i to opresji o twardym takim charakterze. Bronisław Wilczyn wyraźnie to powiedział, że jeżeli mamy wybierać między światem, pomiędzy polityczną poprawnością a doświadczeniami bloków komunistycznych, czyli doświadczeniami tak, rosyjskimi, chińskimi, to oczywiście wybieramy Zachód, ale cały czas trzeba walczyć. W Rosji i w Chinach takich możliwości nie ma dochodzenia sprawiedliwości, którą mamy na Zachodzie. Kiedy opieramy się na wartościach i na zasadach, a przecież cały czas przywołujemy uczciwość, prawdę, pamiętajmy, to są podstawy, to są takie duchowe punkty odniesienia naszej cywilizacji. To jest podstawa, a potem jest praktyka. Nie należy więc uzasadniać polityki rządowej, mówiąc, że jest pragmatyczna. Więc pytanie jest, czy potrafimy pokazać solidarność, wzajemną solidarność, współpracować w regionie Intermarium w obliczu tych podobnych zagrożeń, czy potrafimy jednak definiować wszystko w kategoriach pragmatycznych, doraźnych okoliczności robienia biznesu z Rosją czy Chinami. To ważne, powinniśmy się nad tym zastanowić. Powinniśmy pozostać w kontakcie, współpracować. Najpierw są zasady, a potem jest pragmatyzm. Jeżeli ten porządek jest zaburzony, to niewiele jest możliwości, by ten zawód można było wykonywać w sposób uczciwy. Dziękuję. Bardzo
Dziękuję za te słowa, a teraz uroczystość. Jaka? Yes, well, we have a tradition. Rzeczywiście, w Rumunii mamy taką starą tradycję. 1 marca jest dla nas oficjalnie pierwszym dniem wiosny. Stąd panowie muszą oferować kobietom mały prezent na szczęście. Bardzo dziękujemy. Teraz... I'm sorry, Anka forgot to tell you that. No i jeszcze jest pocałunek. Anka zapomniała o tym powiedzieć, że pani po takim podarku powinna pana pocałować. Dobrze. Pan Erping Zhang, poproszę o konkluzję i podsumowanie naszego spotkania. I wish to echo. Chciałam podziękować naszym rumuńskim kolegom, którzy mówili o bardzo ważnych kwestiach. Przez dwa ostatnie dni zajmowaliśmy się naprawdę bardzo zajmującymi tematami, takimi jak dezinformacja, fake news, fake speech, poprawność polityczna, dezinformacja, jak i też media społecznościowe i media mainstreamowe. I jeszcze jedna rzecz, którą należy wziąć pod uwagę. Wiele z was przeżyło czasy komunizmu i w związku z tym jesteście bardzo uwrażliwieni na potencjalne zagrożenie z byłego Związku Radzieckiego, z Rosji. Ale oczywiście jest ta inicjatywa chińska, która polega na nowym jedwabnym szlaku. W związku z tym wiele z państw, które są na tym szlaku, entuzjastycznie reaguje na ofertę ze strony Chin, które są komunistycznym krajem. Trzeba naprawdę to przemyśleć. Czy naprawdę chcemy podawać rękę reżimowi komunistycznemu, który zabił ponad 60 milionów osób, kiedy teraz rozmawiamy, odbywa się tam w tym kraju wiele przestępstw przeciwko ludzkości. Są tam obozy i wszelkiego rodzaju centra internowania, wiele prześladowań. Między innymi chrześcijanie i Tybetańczycy są bardzo prześladowani w tej chwili w Chinach, jak i też członkowie innych ugrupowań. Nie powinniśmy dać się zwieść innym wskaźnikom ekonomicznym, tylko tym, że najważniejsza jest inwestycja i nic więcej. Powinniśmy po prostu bardziej ludzkie podejście przyjąć i działać zgodnie z tym, co dyktuje nam nasze serce. Nie jesteśmy wcale na sprzedaż, nie zaprzedamy swojej duszy reżimowi chińskiemu. Dziękuję bardzo. Dziękuję za to, że mogłem tutaj wymienić wiele ciekawych informacji i porozmawiać z ciekawymi ludźmi. Chciałbym dalej pracować w tym gronie, chciałbym, żebyśmy się dzielili naszymi doświadczeniami. Jeszcze raz chciałbym podziękować za wspaniałe zorganizowanie tego spotkania. Bardzo serdecznie dziękuję, ale jak pan przyleci do Nowego Jorku, to pierwsze zdanie, które pan powie spotkanemu człowiekowi o Warszawie, o tej konferencji, będzie jakie? This is my, To jest mój trzeci raz, mój trzeci pobyt w Polsce. Pierwszy raz byłem tu w 2001 roku na zaproszenie Wspólnoty Demokracji, więc jak wrócę, to powiem, pojedźcie do Polski. Warto odwiedzić to wspaniały kraj, wspaniała kultura. Dużo się tu nauczyłem, mam nadzieję, że oni też się nauczą. Zostaje pan w Warszawie, będzie pan na balu jutro wieczorem razem z nami? Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Teraz Claude Chollet, proszę bardzo, konkluzje i podsumowanie. Okay, Trzy uwagi. Przede wszystkim chciałbym podkreślić różnicę pomiędzy obiektywnością i uczciwością. Mówiliśmy podczas lunchu
lunchu z Damianem na ten temat. Nie potrzebujemy obiektywności, ponieważ obiektywizm nie istnieje. Potrzebujemy natomiast lojalności i uczciwości, co już jest czymś innym. Po drugie, warto rozróżnić pomiędzy fake newsem a dezinformacją. Mówiłem o ghost newsach, czyli o takich faktach, o których nie słyszymy. To nie są fake newsy, ponieważ nie są newsami. A to zależy od tabu, które możemy zidentyfikować w mediach. Każdy, my mamy też we Francji tabu. Mówiłem o braku bezpieczeństwa, islamie i muzułmanach. Każdy ma takie tabu, jestem przekonany, i pewnie one się różnią. Trzecia uwaga dotyczy samej wolności słowa. Należy pamiętać o efekcie bumerangu ustaw, które w przyszłości mogą zostać uchwalone do walki z mową nienawiści. Nawet jeżeli intencje są dobre, to może to prowadzić do cenzury. Cenzura pociąga za sobą jeszcze większą intensyfikację cenzury, a to z kolei pogarsza jakość pracy samych mediów. Jestem ekstremistą, jeśli chodzi o wolność słowa. Uznałem, że cała ta konferencja jest niezwykle ciekawa i bardzo motywująca. Co pan teraz powiedział, to pan wiedział przed konferencją, a czego się pan na tej konferencji dowiedział? Bardzo się dużo dowiedziałem. Wskażę na jedną rzecz. Równowaga w mediach, szczególnie w Polsce i na Węgrzech. We Francji mówi się o mediach na Węgrzech i w Polsce, że to jest piekło dla dziennikarzy, że dziennikarze są zwalniani, prześladowani i tak dalej. Teraz po rozmowach z kolegami widzę jednak, że obraz jest inny. To jest ta nowa rzecz. Dziękuję, Claude Chollet, merci beaucoup, a powiedziałem Państwu, że na taką modłę radiową poprowadzimy ten panel, konkluzję. Tam na górze jest takie okienko, proszę zobaczyć, tam jest pan Jerzy Muszyński. Czy pan Jerzy Muszyński może wyjrzeć z tego okienka na chwileczkę? Wyjrzał. Dziękujemy bardzo za nagłośnienie konferencji i teraz zdradzimy, skąd ten tytuł naszego. Skąd jest inspiracja dla tytułu naszego całego spotkania i całej konferencji? Nie ma tam. Pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczę. Nie wiem, czy jednocześnie jest możliwe tłumaczenie tekstu. Pewno nie jest bardzo trudne. Wolność kocham i rozumiem. Is exact this sentence. Kocham i rozumiem wolności, oddać nie umiem. Tak niewiele miałem, tak niewiele mam. Mogę stracić wszystko, mogę zostać sam. To jest ta piosenka, która nas zainspirowała. To jest taka piosenka, której lubimy słuchać, piosenka o wolności. To dalsza część podsumowań i konkluzji. Jacek Stroka, dziennikarz Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Proszę bardzo.
Proszę Państwa, to nie będzie tyle podsumowanie, co taki przypadek hejtu i mowy nienawiści sprzed wielu, wielu lat. Mianowicie w 1992 roku w Bielsku Białej powstał nowa gazeta codzienna wydawana przez firmę Nowa Fibak Press, a potem przez Szwajcara Marquarda. To spowodowało, że na rynku w Bielsku Białej powstała konkurencja. Pojawiła się konkurencja dla lokalnego tygodnika Kronika Beskidzka. Ta redakcja zamieściła z datą 27 marca 1992 roku wywiad ze mną, całkowicie sfingowany, którego w ogóle nie udzieliłem tej redakcji, ponieważ uważano, że skoro powstaje konkurencja, to trzeba ją zniszczyć od razu na pniu. Rozmowa została, wywiad ten został podpisany kryptoreklamą, jakoby ta rozmowa była przez kogoś opłacona, no i chodziło po prostu o to, żeby przyłożyć nowej konkurencji. Ten wywiad z tym, ten rzekomy wywiad ze mną nosił tytuł Nie przewiduje plajty, przy czym sprostowanie w tygodniku ukazało się pod tytułem zupełnie innym, mianowicie plajty nie będzie, ponieważ odwołano rzekomo za tydzień te wszystkie newsy prima prelisowe, jak się okazało, ponieważ oni uważali, że skoro to się ukazało 27, data była edycji tygodnika 27 marca, to można robić prima prelis. Okazuje się, że można robić tylko wtedy, jeśli to jest tygodnik, jeżeli w danym dniu, danego roku, w danym miesiącu jest 1 kwietnia. W rezultacie mój adwokat wystąpił o ochronę moich dóbr osobistych. Proces trwał 10 lat, aż doszło do Sądu Najwyższego. W efekcie wystąpiliśmy również o zadośćuczynienie finansowe, ponieważ wróciło to z Sądu Najwyższego do Sądu Okręgowego w Bielsku Białej, no więc wiadomo, że lokalny sąd nie chciał się narazić jedynemu tygodnikowi, temu lokalnemu tygodnikowi Kronika Beskidzka. W związku z tym żądania 100 tysięcy złotych zadośćuczynienia ostatecznie skończyło się na 20 tysiącach złotych, a normalnej firmie na Zachodzie taki tytuł by po prostu przestał istnieć. Tylko jako ciekawostka. Dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję. To był komentarz do nieskomentowanego panelu o hejt, o czym tym, o mowie nienawiści. Dobrze, proszę bardzo. Dzień dobry, Michał Orzechowski, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. Ja bym chciał zasygnalizować to, co żeśmy się dzisiaj i wczoraj dowiedzieli, plus takich kilka konkluzji, propozycji konkretnych na przyszłość. Widać, że jest jakby wiele płaszczyzn, że mamy do czynienia z wolnością, demokracją, wolnością słowa, odpowiedzialność za wolność słowa, prawem do faktów, prawem do informacji. Mamy tutaj kilka systemów, to znaczy mamy systemy autorytarne, totalitarne, typu Chiny komunistyczne, autorytarna Rosja. Mamy kraje postkomunistyczne, mamy kraje Europy Zachodniej i Stanów, gdzie znowu zaczyna być dzika wojna między lewicą a prawicą. Oprócz tego mamy stare media, gdzie radio, prasa, telewizja, gdzie było między innymi tak zwane 3K, czyli kasa, kontakty, koncesje. I mamy nowe media, internet i media społecznościowe w internecie, które są takimi dzikimi polami, takim frontier dzisiejszymi. I żeby w ogóle wiedzieć od case study pojedynczych przypadków do ogółu, trzeba mieć wtedy narzędzia analityczne, które istnieją. Prawo prasowe, te wszystkie narzędzia etyki dziennikarskiej, które jest i funkcjonuje, narzędzia analityczne nowych mediów, czyli to, co państwo, to co tak zwane ta piąta władza robi, bardzo dobrze społecznie, demokratycznie, obywatelsko analizuje i to wszystko funkcjonuje. W Polsce jest brak dwóch instytucji, to znaczy instytut medialny, który powinien powstać i powinien na wzorze prawa prasowego, czy to się będzie nazywała Rada Prasowa, czy instytut medialny, osobny analityczny ciało, analityczne. Ja w 2006 roku z redaktor Bochwic, obecną minister, zrobiliśmy tutaj w 2016 roku konferencję, nazywała się Jaka Rada na Media, więc korzystając z Państwa obecności, a szczególnie osób, które się zajmują analizą, ocenianiem nowych mediów internetów, zaproponowałbym pomysł, mogę pomóc, żeby to zorganizować, żeby zrobić spotkanie pod tytułem Jaka Radia na nowe media albo na media internetowe. I wtedy możemy zebrać te osoby, które czy robią, czy analizują właśnie, czyli szósta władza nad piątą władzą, mówiąc w ironii, te wszystkie działalności w internecie obywatelskie, społeczne, które analizują to, co się dzieje w internecie. Bo żebyśmy mówili coś o mediach, to musimy mieć na początku mapę. Musi mieć narzędzia analityczne, musimy mieć jakby zespół wartości pozwalającym nam na obiektywne w miarę analizowanie tego. Więc jeżeli ktoś z Państwa naprawdę uważa, że nie ma czegoś takiego jak obiektywizm, ja nie mówię o idealnym, skrajnym, tylko po prostu o faktach, to zawsze chce się
wtedy pytam, czy też jak idziecie na koniec miesiąca po wypłaty, to jak wam szef powie, wiecie, wszystko jest względne i dzisiaj dostaniecie połowę albo jedną trzecią, to wtedy też państwo stwierdzają, że takie naprawdę fakty nie istnieją, bo to jest absurd. Nie ma obiektywizmu idealnego, to nie znaczy, że można kłamać. To jest dosyć prosto rozgraniczone. I dlatego słowo rzetelność zostało użyte. Nie, to są ogólniki. Jeżeli państwo mają wartości bez mechanizmu, ale jeśli można, też może być, przepraszam, jeżeli panu da policjant mandat, bo pan ogólnie przekracza dekalog, to pan chce mieć normalny paragraf, którego pan zostaje ukarany. Więc my musimy mieć te narzędzia analityczne, które są, ale które nie są używane w Polsce i w regionie, żebyśmy wiedzieli, czym się różni normalna, zwyczajna demokracja od demokracji liberalnej, opinia od kłamstwa, informacja, dezinformacji, żebyśmy nauczyli się elementariów, nie odkrywali 100 razy Ameryki. Te narzędzia są medioznawcy od tradycyjnych mediów. Musimy się też nauczyć robić analizy nowych mediów i się dowiedzieć, czy na przykład to, co robi dzisiaj Facebook czy inne media społecznościowe, to jest po prostu ich polityka, czy też rodzaj takiej czy innej cenzury. Ja nie chcę mieszkać w kraju lewicowym, prawicowym, tylko chcę mieszkać w kraju, gdzie mam prawo do rzetelnej w miarę informacji. Jest to z moich spraw zapisanych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję. Też był taki przebój w Polsce, prawy do lewego, lewy do prawego. Bardzo znana i dobra piosenka. Teraz może lewa strona, ale patrząc z mojego punktu widzenia, szefowa Stowarzyszenia Dziennikarzy Estońskich, konkluzja jaka jest? Well, powiedziałabym po tych dwóch dniach, że być może my interpretujemy niektóre pojęcia w inny sposób. To nie jest tak, że to nie jest użyteczne. Po to porównywanie doświadczeń, mówienie o konkretnych problemach, warto jest znać fakty, ale te problemy się ze sobą różnią. Po drugie, wolność słowa jest szerszym pojęciem niż wolność mediów i ta wolność słowa jest delikatna. Dziennikarska rzetelność ma tu ogromne znaczenie. Warto tu pamiętać o afiliacjach politycznych. Uczenie się z doświadczeń, wzajemnych doświadczeń, wymiana opinii, poznawanie nowych ludzi, nawiązywanie kontaktów, to zawsze jest użyteczne. Pani zadać jedno pytanie. Paweł Lisicki, redaktor naczelny tygodnika Do Rzeczy, zacytował przewodniczącego Parlamentu Brytyjskiego, który powiedział, że prawa mniejszości są ważniejsze niż wolność słowa. Pani by się podpisała pod cytatem, czy pani by się podpisała pod zaprzeczeniem tego cytatu i stwierdzeniem, że jednak wolność słowa jest najważniejsza? Może nie najważniejsza, ale jest ważniejsza niż to. Przede wszystkim chciałabym zobaczyć dokładnie, jak wygląda ten cytat. Sprawdziłabym fakt, zanim bym skomentowała. Proszę pokazać. Faktu, to ja mogę powiedzieć. Mogę powiedzieć tak, prawa mniejszości są ważniejsze niż wolność słowa i to jest faktem. Nie przewodniczący Parlamentu Brytyjskiego, tylko Krzysztof Skowroński, moderator dyskusji ostatniej, wypowiedział takie zdanie. Pani się z nim zgadza czy nie? No. Nie. Freedom of speech. No, wolność słowa jest szerokim pojęciem ogólnym. Oprócz tego są ograniczenia niezbędne w społeczeństwie demokratycznym. Społeczeństwo demokratyczne nie istniałoby, nie istnieje,
czasami wolność słowa jest wymówką. Chciałem coś powiedzieć, dlaczego mnie nie słuchasz? Ale nie wszystko warte jest słuchania. Więc dlatego są te ograniczenia wolności mediów w stosunku do wolności słowa. Rzeczywiście trudno jest wyjaśnić wszystko w ciągu kilka minut, a nawet w ciągu dwóch dni. Można to analizować przypadek po przypadku. Wolność słowa w naszym przypadku jest prawem konstytucyjnym. Wszystko inne sprowadza się do ustaw, przepisów i decyzji podejmowanych w konkretnych przypadkach dotyczących konkretnych ludzi. Kompletnie nie zgadza, bo Claude Chollet powiedział przed chwilą, wolność słowa ponad wszystko, bez limitów, jeśli dobrze zrozumiałem i dobrze pamiętam. No, oczywiście. Ograniczenia wynikają ze zdrowego rozsądku. Można zawsze coś opublikować. Ograniczenia dyktuje zdrowy rozsądek. Ja jestem naprawdę, tak ekstremalnie opowiadam się za swobodą wypowiedzi, za wolnością słowa, ale są przypadki, kiedy ten zdrowy rozsądek nakazuje, żeby jednak coś nałożyć, jakieś ograniczenie. Są w demokratycznym społeczeństwie, kiedy ludzie mają być bezpieczni, należy przewidzieć po pewne, na przykład, ograniczenia. No, tak jest w przypadku morderstw. Jeżeli ktoś domaga się, podżega do morderstwa, to myślę, że to są przypadki, które wymagają ograniczeń. Porównujemy czasami dwie różne rzeczy. To nie jest biało-czarne, przynajmniej dla mnie. Następne pytania może zadam, bo mam ochotę zadać jeszcze jedno pytanie. Mianowicie zdanie. Heteroseksualizm jest chorobą. Jest zdaniem z mowy nienawiści, czy nie? May I ask a question? Czy ja mogę zadać pytania? Yes. Miłość mężczyzn. Kobiety jest chorobą. Czy to jest zdanie z mowy nienawiści, czy nie? Actually yes. Tak. Ludzi nie można tak ograniczać. Dalej zadawał pytań. Proszę bardzo. Hello. Ale cały czas pamiętamy, ja przepraszam, wykroczyłem, że konkluzje to są, konkluzje. Okay, no, I just wanted to ask a question to the lady from... Chciałbym zadać po prostu pytanie naszej koleżance z Estonii, ponieważ powiedziała ona, że nie można mieć wpływu i ingerować w prawa mniejszości. Oczywiście zgadzam się z tym w pełni. Natomiast pytanie jest następujące. Czy mniejszości mają więcej praw niż większość? I dlaczego mamy tę różnicę między większością a mniejszością w kwestii praw? Przecież prawa przysługują wszystkim. Więc chciałabym zapytać koleżanki, szanownej koleżanki, czy właśnie przysługiwałyby mniejszości inne prawa niż większości według niej. O jakich prawach mówi pan dokładnie? Ponieważ co do zasady ogólnie prawa to prawa, rzeczywiście tak jest, ale w rzeczywistości manipuluje się nieco takimi kwestiami, bo chodzi tutaj o pewne specyficzne prawa. I still think that we cannot talk about. Wciąż wydaje mi się, że nie można rozgraniczać i mówić o jakimś prawie A, prawie B, prawie C, ponieważ co do zasady, tak jak powiedziałem, mamy wszyscy mieć dostęp do tych samych praw.
Taka jest prawdziwa natura demokratycznego państwa, ponieważ ono ma właśnie przestrzegać całość praw przyznanym ludziom. Więc nie mogę pani podać specyficznych, konkretnych przykładów, bo to oznaczałoby dla mnie, że znowu dyskryminowałbym pewne prawa, czy wysuwał naprzód pewne prawa, które przysługują mniejszościom, a nie przysługują większości. Dlaczego tak naprawdę nie chcę iść tą drogą? No, dziękuję w każdym razie za odpowiedź. Serdecznie dziękuję. Może pan redaktor Jan Bogatko. Dobry wieczór Państwu. Zaskoczę. Będę mówił po polsku, jeśli mogę. Zacznę od końca, czyli od początku. Początkiem i końcem była wyższość wolnego słowa nad czymś innym. Wydaje mi się, że jest to oczywiste, że aby cokolwiek można było powiedzieć, nawet to coś innego i określić, czy może być to wyższe, czy niższe, to potrzebna jest właśnie wolność słowa. I to odpowiada całkowicie chyba na całą tę kwestię. Wydaje mi się, że o jednym zapominamy. Toczy się wojna, trzecia wojna światowa. Niektórzy to dostrzegają. Inni tego nie widzą. Ona się toczy. Jest to wojna między kulturowym marksizmem a demokracją bezprzymiotnikową. To jest oczywista wojna i my w tej wojnie bierzemy udział chcąc czy nie chcąc. Problem polega na tym i stąd wynikają takie problemy jak na przykład mowa nienawiści, destrukcja języka, manipulacja i dezinformacja, że nie ma konwencji genewskich, które znalazły w tej wojnie zastosowanie. My nie możemy używać tutaj określonych pocisków. Wolno wszystko. Możemy stosować miny przeciw cywilom, możemy stosować pociski dum-dum, medialne pociski dum-dum. I to w ogóle utrudnia nam poruszanie się w tym świecie. Czy mowa nienawiści jest czymś nowym? To też padło takie pytanie, chyba nie. Wydaje mi się, że jest to po prostu normalny efekt kulturowy. Kiedyś mówiło się, to jest bardzo długa droga może, język nieparlamentarny. To znaczy zakładano, że w parlamencie nie używa się słów brzydkich, słów niegodziwych, słów opluwających kogoś, godzących w czyjąś godność. Teraz po prostu mamy inne zasady. Mamy zasadę rób ta, co chce ta. To jest bardzo trudno przetłumaczyć na angielski, a która została rozszerzona do pojęcia mówta, co chceta. No mówta, co chceta i mata, co mata. Właśnie wynikiem tego jest właśnie język nienawiści. Mój kot April lubi pić z mojej szklanki wodę. I kiedy przyszedł do stołu, żeby się napić wody z mojej szklanki, przyszła moja młodsza córka. A ja wtedy mówiłem do kota, zjeżdżaj łobuzie. A ona mówi, to język nienawiści. No więc można oczywiście również w ten sposób definiować język nienawiści, mimo że ja mojego kota, słowo honoru, bardzo kocham. Tak jak i moją córkę. Dziękuję Państwu. Dziękuję. Jan Bogatko, to może teraz Vanessa Basil. Tylko słowo wojna bym zamienił na słowo spór, bo wtedy jest spór, a nie wojna. Proszę bardzo. Jakie wrażenia z tej konferencji pani wyniosła? Myślę, że mam tutaj więcej pytań niż odpowiedzi po tej konferencji. Znaków zapytania, wiele problematycznych kwestii zostało tutaj podjętych, poruszonych i tak naprawdę muszę je przemyśleć po powrocie do domu i wtedy dopiero sformułuję własną opinię w tych tematach. Ale tutaj zauważyłam, że tak naprawdę wszyscy dzielimy te same niepokoje dotyczące zmian w mediach i myślę, że wiele mamy wspólnego. Dużo się nauczyłam o specyfice mediów w tej części świata. Właśnie, zwłaszcza jeśli chodzi o państwa, które przeszły przez epokę komunizmu.
bardzo fajnie było spotkać się z ludźmi, którzy przeżyli te czasy i mają opinię na temat tego, jak to działało w tamtym systemie politycznym. Dla mnie to było bardzo ważne, aby zapoznać się z poglądami innych. Jako dziennikarka też jestem otwarta na opinie innych dziennikarzy. Też podobały mi się rozmowy kuluarowe z wieloma osobami. To miało dla mnie ogromną wartość. Wartość miały też przemówienia podczas konferencji oczywiście. Myślę, że powrócę do domu, do mojej organizacji i tam podzielę się z moimi kolegami tym wszystkim, czego się nauczyłam. Mam nadzieję, że jeszcze wrócę do Warszawy i dziękuję bardzo za zaproszenie. Dziękuję. Teraz może Państwo, proszę się zgłaszać. Andrzej Potocki, Tygodnik w sieci. Ja może odpowiem na te pytania, które zadałeś. One były nie tyle może ciekawe, ale trafiające w sedno. Czy heteroseksualizm jest chorobą, czy to jest mowa nienawiści? Tu pani odpowiedziała, że to jest, już podchodzi pod mowę nienawiści, natomiast moim zdaniem to ma niewiele wspólnego z mową nienawiści, to jest po prostu stwierdzenie faktu, akurat w tym przypadku fałszywe. Drugim pytaniem było, co stawiamy wyżej, czy prawa mniejszości, czy wolność słowa. No przypomnijmy, na początku było słowo, a nie prawa mniejszości. Nie ma praw mniejszości bez wolnego słowa. I tutaj zbliżamy się do tego, co chciałem powiedzieć jako konkluzję, mianowicie co zagraża najbardziej wolności wypowiedzi w mediach. Pytanie było, czy to fake newsy, czy to jest narracja, która w Europie skręciła bardzo w lewą stronę i jest narzucana przeciwnikom politycznym, czy też polityczna poprawność w używaniu języka. Moim zdaniem największym niebezpieczeństwem, z którym należy walczyć, z którym każdy dziennikarz powinien walczyć, to jest właśnie mowa nienawiści, poprawność polityczna w wypowiedziach. Ona prowadzi do zaniku precyzji w formułowaniu myśli, utrudnia bardzo przekaz, a w podtekście jest zawsze to, że poprawność polityczna jest jak gdyby maczugą na przeciwników politycznych, którzy chcą sprawy nazywać po imieniu. Jeszcze raz przypomnę te biblijne stwierdzenie, że na początku było słowo, które z poprawnością polityczną miało niewiele wspólnego. Bardzo serdecznie dziękuję. Proszę bardzo. Proszę się przedstawić. Mikołaj Jaroszewicz z Gazety Epoch Times. Ja chciałem właśnie nawiązać do bolączek dziennikarstwa, o których mówiliśmy, takich jak na przykład ta cenzura właśnie w postaci poprawności politycznej, czy też mówiliśmy wczoraj o braku mediów, które mówią o tradycyjnych wartościach, takich mediów, które ludzie oczekują, a nie ma ich w wielu krajach. To są takie bolączki, które są podobne właśnie do tych problemów, które były w krajach komunistycznych, a teraz pojawiają się niby w wolnym świecie. I właśnie w moim zrozumieniu to powodem tych problemów jest to, że dziennikarstwo odeszło od swojej misji i od tradycyjnych wartości właśnie, które powinno kultywować w dziennikarstwie. Także w mojej opinii problem nie jest na zewnątrz, tylko właśnie wewnątrz nas. Jeżeli będziemy patrzeć na zewnątrz, tak jak na przykład, nie wiem, zrzucanie winy na oligarchów, którzy wykupują media i narzucają swoje opinie, no to te problemy będą się odradzać jak głowy hydry, podczas gdy tak naprawdę one są wewnętrzne. I właśnie no, rozwiązaniem w moim zrozumieniu jest powrót do tradycyjnych wartości dziennikarstwa i określenia misji, jaką, no nie wiem, każde medium chciałoby spełniać. No i tutaj na przykładzie chciałbym opowiedzieć, no, w mojej gazecie Epoch Times taką misją jest, czy wartościami, którymi się kierujemy, to jest prawda, nadzieja i człowieczeństwo, a także takie motto łączyć, a nie dzielić. I za każdym razem, jak ja piszę artykuł, to patrzę do wewnątrz, czy właśnie spełniam te wartości, czy do nich nawiązuję, czy jest to zgodne z tym mottem.
No i właśnie moim zdaniem, dopóki właśnie nie wrócimy do pełnienia misji, posługując się tradycyjnymi wartościami, no to te problemy właśnie będą odradzać się na nowo. I tutaj jeden taki dobitny przykład właśnie takiej w moim zrozumieniu degeneracji tego zawodu, to jest problem wystawy tak zwanych plastynowanych ciał. Tak naprawdę jest to wystawa trupów pod tytułem Body Worlds, The Cycle of Life. I to jest wystawa, która przez 3 miesiące, właśnie wczoraj się zakończyła, była w centrum Warszawy, w Pałacu Kultury i praktycznie no, nikt to nie napisał, tak? Praktycznie żadne z większych mediów tam, oprócz mojej gazety, napisało no tak 2-3 inne media. I no, pomijając już właśnie kontrowersje związane ze źródłem tych ciał, to przede wszystkim ta wystawa, ona przeczy fundamentom naszej cywilizacji, czyli jaką jest na przykład poszanowanie dla ciała zmarłego, co było bardzo ważne w najróżniejszych cywilizacjach. No i te ciała tutaj są pokazywane właśnie w najróżniejszych pozycjach, one grają w karty, jeżdżą na nartach, grają w piłkę. No jest to w moim odczuciu znieważanie zwłok. No i właśnie to, że praktycznie albo nikt nie pisał o tej wystawie, albo były to wręcz artykuły pochwalne, dla mnie to jest właśnie dobitny przykład takiej degeneracji misji mediów, tego, że już te tradycyjne wartości są nieprzestrzegane i to jest moim zdaniem kluczowa kwestia, którą powinniśmy się zająć, jeśli chcemy myśleć o mediach, które mają służyć dobru społeczeństwu. Także to wszystko, dziękuję. Bardzo dziękuję. Nie wiem, czy uda mi się wywołać głos Chorwacji w tym podsumowaniu. Uda mi się, z czym wracamy do Zagrzebia? Goran? Okej, okay. Well. Okej, okay. Krešimir. Jeśli chodzi o moje wrażenia z konferencji, to tak naprawdę była to dobra okazja do spotkania się, zobaczyć, jaka jest sytuacja w poszczególnych krajach. Naprawdę niektóre kraje miały inne opinie na poszczególne tematy. Nie zawsze było tak samo. Na przykład mówię tu o prezentacji naszych kolegów z Węgier. Znamy ich, znamy się dobrze, mamy wspólną historię, rozumiemy się bardzo dobrze. Wiemy, jaka jest sytuacja na Węgrzech, wiemy, jaką oni mają postawę, wiemy, jak działają w ciągu ostatnich 15 lat, a Chorwacja słucha w tej chwili Brukseli i tak naprawdę my zrobiliśmy krok do tyłu, a oni zrobili krok do przodu jako kraj. I jak to tak widzę? Wolność słowa, to widzę, że to jest główny temat, który tutaj wywołuje kontrowersje. Tak naprawdę jest to rzecz bardzo prosta. Wyspecyfikowanie jakichkolwiek praw to jest ograniczanie wolności. Więc często używa się tego na przykład przeciw chrześcijanom. Jakieś prawa nie są brane pod uwagę. Dlatego też to ma zastosowanie do wszystkich, którzy tutaj się wypowiadali. Natomiast różnice występują między poszczególnymi krajami. Na przykład różne jest postrzeganie Brukseli przez nasze kraje czy Rosji. Tutaj to jest zrozumiałe, no bo mamy różne położenie. Bardzo dobrze by było tego wysłuchać i porozmawiać też, pogłębić to i zobaczyć, co mogłoby być zmienione w przyszłości. Musimy się lepiej poznawać po prostu. Serdecznie dziękuję. Teraz o głos poprosił Aleksander Podrabinek, czyli przedstawiciel Rosji. Dzień dobry. Ja bardzo rad, że ja присутствовал na tej konferencji. Потому что свобода слова, безусловно, является важнейшим механизмом демократии, инструментом демократии. Bardzo się cieszę, że brałam udział w tej konferencji, ponieważ wolność słowa jest oczywiście ważniejszym mechanizmem, narzędziem demokracji. Я с интересом узнал, какие проблемы со свободой слова существуют в Польше и в других странах Европы. Dla mnie było bardzo interesujące dowiedzieć się, jakie problemy istnieją w Polsce i w innych częściach Europy.
И в то же время я хочу заметить, что свобода слова также необходима в Китае или в России, как в Польше или в других странах Западной Европы. Jednocześnie chciałabym podkreślić, że wolność słowa jest tak samo potrzebna w Chinach i w Rosji, tak samo jak w Polsce i w innych częściach Europy. I jeśli wybierać, kuda przykładować usilia, защищая свободу слова, to ja думаю, это следует делать в отношении тех случаев, где свобода слова, где ей приходится хуже всего. I jeżeli mówić o obszarach, gdzie musimy kłaść większy nacisk, żeby bronić wolności słowa, to są to z pewnością obszary, gdzie sytuacja jest najgorsza. I to będzie prawidłowe nie tylko z idealistycznej punktu widzenia, no i z pragmatycznej. Nie z idealizmem. I to będzie poprawne i dobre nie tylko z punktu widzenia idealistycznego, ale też z punktu widzenia praktycznego. Потому что страны, лишенные свободы вообще и свободы слова в частности, несут угрозу всему миру. Ponieważ kraje, które są pozbawione wolności w ogóle i między innymi wolności słowa, stanowią zagrożenie dla całego świata. Я хотел бы особо заметить, что у польского народа, у польского общества могут быть особые преимущества в деле защиты свободы слова. I chciałabym powiedzieć, że Polska i mieszkańcy Polski mogą mieć dużą przewagę w sprawie obrony wolności słowa. Потому что польское общество, я думаю, еще хорошо помнит те времена, когда свободы слова не было и что было с вашей страной. Ponieważ społeczeństwo polskie jeszcze bardzo dobrze pamięta czasy, kiedy nie było wolności słowa w kraju i co wtedy z krajem było. Я очень надеюсь, что борьба за свободу слова в Польше не угаснет и в отношении вашей страны, и в отношении других стран. Спасибо. И мам надея, что валька о вольность слова, о обычности вольности слова будет вчонж тривала и в Польше, и для Польски, и для иных краев тоже. Дякую. Bardzo serdecznie dziękuję panu za udział w konferencji i za te słowa. Jeszcze w ciszy siedziała, przedstawiciele węgierskich mediów siedzieli po cichu teraz w czasie tej ostatniej debaty. To może słowo podsumowania, który z panów? You know, my voice is right, you'd say things. As, I don't know if you're... Nie wiem, czy... Czy znają wszyscy film nakręcony przez Mel Brooksa, Historia świata. Tam jest jedno zdanie, które jest wypowiedziane przez byłego polityka, który idzie do Urzędu Pracy. I tam pyta się go rekruter, jakie pan ma doświadczenie? Jestem byłem senatorem. O, czyli wciskał pan ludziom kit. Więc tak naprawdę chciałem powiedzieć tutaj o tym w kontekście wolności wypowiedzi, ponieważ musimy rozróżnić wolność prasy i wolność słowa. Politycy i celebryci wypowiadają się, mówią, a dziennikarze tworzą tekst, tworzą dyskurs, mówią prawdę, bo mówienie prawdy to coś innego niż tylko wypowiadanie się. Mamy po prostu większą odpowiedzialność niż mówić to po prostu, co nam przyjdzie do głowy. Powinna być większe poczucie odpowiedzialności wśród nas. Myślę, że to nam daje narzędzia, które mogłyby pomóc nam zwalczać pewne wpływy zewsząd. Myślę, że bardzo ważne jest dla nas, abyśmy zrozumieli, jaka na nas spoczywa odpowiedzialność na tym świecie, jako dziennikarzy, jako media. I wydaje mi się, i jestem przekonany, że my wszyscy tutaj obecni jesteśmy przekonani o wadze tego. To jest ważniejsze niż tylko mówienie czegokolwiek.
I to jest najważniejszy przekaz, który zabiorę ze sobą z tej konferencji z domu, bo jest różnica między wolnością słowa i prasy. Oczywiście trzeba mieć tę wolność słowa, żeby coś powiedzieć, ale to coś więcej. Mamy większą odpowiedzialność jako dziennikarze i musimy to zrozumieć. Dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję. Patrzę, czy ktoś chciałby zabrać jeszcze głos. Proszę bardzo. Okej, to ja bym się chciał też tutaj na koniec jeszcze tej konferencji podzielić takim moim spostrzeżeniem. To ciekawe. Znaczy bardzo dziękuję też za możliwość takiej wolnej wypowiedzi w tym gronie tutaj. Zrobiłem sobie kilka notatek. Może to, co powiem, być też, nie wiem, przez niektórych uznane, że jest to troszeczkę jakiś taki wymysł bądź jakaś taka, nie wiem, fanaberia. Natomiast wracając do mowy nienawiści i też poprawności politycznej, dla mnie generalnie granica pomiędzy tym jest taka dosyć cienka. I raczej jest to dla mnie takim wypełnieniem agendy komunistycznej, która ma doprowadzić do powrotu komunizmu. I teraz wiemy przecież, że tak, wszystkim komunizm ogólnie kojarzy się z biedą i kojarzy się z rewolucją. Natomiast wiemy też, że komunizm był wyeksportowany do krajów zachodnich w sposób niekrwawy. Czytaj marsz przez instytucje i tak dalej. Wszystkie te zjawiska typu LGBT i tak dalej dla mnie są przejawem właśnie ostrego skrętu w lewo. Ale pan nie skręcił. Ja nie. Idzie pan prostą drogą. Staram się. To do konkluzji. Tak. I też tak jak tutaj kolega, chciałbym powiedzieć, że jeżeli chcemy coś zmienić, musimy przede wszystkim zacząć od nas samych. Czyli jeżeli chcemy cokolwiek zmienić w innych, musimy zacząć od nas samych i jedynym takim, to już tylko gwoli uściślenia, jedyną taką nadzieją dla nas jest powrót właśnie do wartości moralnych i do tradycji. I to będzie w stanie pomóc w tym, żeby media działały w sposób, w jaki powinny działać. Dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję. Nie wiem, czy uda mi się poprosić piątą władzę do tego, żeby powiedziała, co wyniosła z naszego spotkania i z naszej konferencji. Znaczy ja muszę przeprosić, że nie byłem wczoraj obecny, więc sporo merytorycznych pewnie dyskusji mnie ominęło. Natomiast w dniu dzisiejszym przede wszystkim, co ja z tego wyniosłem, bardzo ciekawe było słuchać wypowiedzi panów z Czech i Węgier. Zdecydowanie będę to dobrze wspominał i nawet z chęcią bym sobie zostawił jakiś kontakt do panów. Zwłaszcza z tego względu, że zwłaszcza Węgry są dosyć takim ciekawym terenem, jeżeli chodzi o działalność dziennikarską, zwłaszcza w sytuacji unijnej i z przyjemnością było po prostu, można się było z pierwszej ręki zapoznać z pewnymi komentarzami na temat tego, jak pewne rzeczy tam funkcjonują i jakie są wnioski panów na ten temat. No i przede wszystkim powtórzę jeszcze raz, że jestem wdzięczny za zaproszenie, za możliwość, że tak powiem, pokazania pewnej wizji i pewnego głosu z tej naszej części internetów, jakby to można było nazwać. Bardzo serdecznie panu dziękuję za udział w naszej konferencji i może Jolanta Hajdasz, wiceprezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Ja bardzo chciałam podziękować państwu za wszystkie bardzo cenne uwagi i opinie wygłoszone tutaj na konferencji. Dla mnie osobiście jest to niezwykłe doświadczenie, kiedy skonfrontowaliśmy nasze opinie dotyczące stanu wolności słowa w naszych krajach, krajach Europy Środkowo-Wschodniej i okazało się, że tak wiele mamy wspólnych problemów, które pojawiły się właśnie w naszych krajach, w naszej części Europy, a
nie są w ogóle w obiegu tym informacyjnym Europy na przykład zachodniej. I sytuacja, w której zaczynamy przeciwstawiać się wspólnie tak rankingom organizacji takich jak Freedom House czy Reporterzy Bez Granic, które zbyt krytycznie oceniają to, co dzieje się w naszych krajach, jest dla mnie bardzo cenne, że to jest po prostu rodzaj takiego porozumienia też między nami, żebyśmy mogli wspólnie w momencie, kiedy po raz kolejny będą publikować swoje po prostu raporty i krytyczne oceny o naszych krajach, mogli po prostu wspólnie przeciwko nim zaprotestować, bo są na pewno nadużyciem. Nic u nas nie jest idealnie, to pragnę podkreślić. Nikt tutaj nie mówi, że nie mamy problemów, natomiast tak radykalne oceny są niesprawiedliwe. I jeszcze jedno chciałam zwrócić uwagę. Bardzo mnie ucieszyła głos pana Claude'a, który mówił, że pracuje w jakiejś grupie Komisji Europejskiej, przy Komisji Europejskiej, dotyczącej jakby spojrzenia na współczesne media. I jedną z konkluzji, jeśli dobrze zrozumiałam, było zdanie, kiedy pan powiedział, że pomyłką było jakby zaufanie temu wszystkim tym platformom internetowym i tego, że one będą jakby same się pilnować i powrót do tradycyjnego dziennikarstwa byłby wskazany. I chciałam właśnie powiedzieć, że wydaje mi się, że jest jakimś remedium na różnego rodzaju problemy, które widzimy, właśnie powrót do tradycyjnego dziennikarstwa, powrót, promocja etyki dziennikarskiej, bo liderzy opinii, których tutaj chciałam się w tą stronę mojego przedmówcy też ukłonić, i udawanie, że Facebook i Twitter to jest dziennikarstwo, to niekoniecznie tak jest, bo trzeba umieć odróżnić rzeczy ważne od nieważnych. W dzisiejszym świecie coraz bardziej ważna staje się selekcja informacji, bo bez oparcia tej selekcji też na jakichś wartościach dla nas istotnych, zalewamy się i stawiamy znak równości między rzeczami nieistotnymi i bardzo ważnymi. Pan podał taki przykład, muszę wrócić do tego, kiedy właśnie mówił pan, że media prawicowe oburzały się, że po śmierci prezydenta Gdańska Adamowicza polski prezydent pojechał na spotkanie dyplomatyczne z prezydentem Słowacji i jeździł na nartach w czasie żałoby, a potem, że media oburzały się z kolei te przeciwne, że kiedy w trakcie po śmierci byłego premiera Jana Olszewskiego druga strona jakby urządziła bal dziennikarzy i to opisywała. A ja chciałam powiedzieć, że gdyby to dziennikarz mówił, to nie widziałby tego problemu, dlatego że jest ogromna różnica między złamaniem żałoby narodowej w ten sposób, że jedzie się na spotkanie dyplomatyczne zaplanowane wcześniej, bo obowiązki trzeba wykonywać i nawet pojechanie na narty, a czymś innym jest po prostu po śmierci i jeszcze zmarł człowiek, który no, jeszcze nie zapisał się w historii Polski tak bardzo, jak ten zmarły premier Jan Olszewski, który był człowiekiem przez poprzedni reżim prześladowany i po transformacji ustrojowej i również miał wiele, mówiąc już oględnie, problemów. Jest to, a ktoś urządza w czasie balu, w czasie żałoby bal dziennikarzy nawet. Więc chodzi mi o to odróżnianie rzeczy ważnych od nieważnych. To jest dziennikarstwo. A powielanie różnego rodzaju opinii w sieci i tylko liczenie algorytmem, nie zawracanie uwagi, to nie jest dziennikarstwo. I nie opiszemy świata w ten sposób, że będziemy w ten sam sposób traktować zło i dobro. To nie jest wolność słowa, jeżeli w ten sam sposób będziemy przedstawiać fałsz i kłamstwo. I chciałam tylko zakończyć, przepraszam, że tak długo, ale ostatnie moje zdanie. Jan Paweł II, osoba, której w tym gronie chyba nie muszę nikomu przedstawiać, powiedział takie jedno zdanie kiedyś w jednym z orędzi na Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu. Do dziennikarzy to było. Ja i powiem słowo, przeczytałam to i idzie to za mną i chcę się właśnie z tym zdaniem Państwem podzielić. Powiedział do dziennikarzy, najważniejsze, żebyście świadomie nie kłamali. To jest jedno zdanie jego etyki. Świadomie nie kłamać. Możemy się mylić jako dziennikarze, ale nie wolno nam kłamać. Dziękuję. Bardzo serdecznie.
Dziękuję Jolancie Hajdasz. Z konkluzjami się zgadzam i z opisem się zgadzam, natomiast z przykładem się nie zgadzam. To pokazujemy, że w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich jest pluralizm poglądów na rozmaite sprawy. Proszę Państwa, to powoli zmierzamy do konkluzji, do końca naszego spotkania i jeżeli Państwo pozwolą, to powiem dwa zdania, bo uważam, że pan nasz kolega dziennikarz Daniel Kaiser z Czech powiedział pewne kluczowe słowo i to tym kluczowym słowem dla zrozumienia tego, o co chodzi, tak mi się wydaje, to też jest subiektywny taki, no jest, tym słowem jest wykluczenie, tak? Wykluczenie jest słowem, które być może nie powinno nas dzielić i dlaczego my mówimy to, co mówimy i dlaczego protestujemy przeciwko rozmaitym zjawiskom w strefie wolnego słowa w Europie, w tym wszystkim, co się mówi po lewej stronie sceny politycznej, bo czujemy, że to prowadzi do wykluczenia. I dam Państwu przykład z ostatnich 24 godzin. Słynna polska sportsmenka, wicemistrzyni świata w surfingu, pani Zofia Klepacka, po prostu nie zgadza się z nowoczesnymi sposobami nauczania w szkole, czyli z tym, żeby jej dzieci były poddawane całemu takiemu ideologicznemu, genderowemu praniu nauczaniu, tak, żeby nie używać słów prania mózgów. I napisała to na Facebooku, tak? Napisała na Facebooku i odpowiedzią na to nie była odpowiedź merytoryczna, tak? Czyli odpowiedź pani się myli, to nauczanie jest dobre dla pani dziecka, musi pani więcej zrozumieć, tylko odpowiedź była taka, za krytykę Trzaskowskiego chcą jej odebrać medal i wyrzucić z klubu sportowego, tak? Czyli to oznacza wykluczyć, tak? I to jest, i o to chodzi, tak jak w wypowiedzi Claude'a Chollet było o tematach tabu. Jest zgoda na jakieś tematy tabu, tak? Że jakieś tematy są tabu. Jakichś zdań nie możemy wypowiadać, ale jak ktoś je wypowie i złamie to tabu, to zostanie wykluczony. I w gruncie rzeczy obrona wolności słowa i swobody komunikacji jest obroną społeczeństwa demokratycznego, czyli społeczeństwa bez ludzi wykluczonych. I taki trochę był sens naszej konferencji. Ja bardzo się cieszę, że właściwie mamy na tej konferencji, pokazało się, że mamy na rozmaite rzeczy różne zdania, ale też jest tak i o tym trzeba wiedzieć i to chcielibyśmy podkreślić, że istnieje taki alternatywny punkt widzenia na to wszystko, co się dzieje wokół mediów. I to chcieliśmy, żeby wybrzmiało, że w tym alternatywnym sposobie myślenia nie ma zgody na, nie ma właściwie zgody na takie rozmaite prawne regulacje, które ograniczają wolność słowa i nie ma też zgody na to, żebyśmy wszyscy uznali kilka tematów tabu, bo te tematy tabu, jeśli uznamy na przykład sprawa, no nie wiem, choćby sprawa z islamem, bo to jest łatwiejsza tutaj z perspektywy Warszawy, z perspektywy Bejrutu byłaby trudniejsza, ale jeżeli uznamy, że o czymś nie możemy mówić, to wtedy to coś do nas wróci z siłą jeszcze większą, tak? Bo tylko w swobodzie wypowiedzi, tylko w takim traktowaniu, że możemy mówić wszystko zgodnie z tym, co wyznacza nasz wewnętrzny system etyczny, tak? Bo to jest ograniczenie, ten nasz system wartości jest ograniczeniem, naszym ograniczeniem, więc bez tej zgody nie ochronimy demokracji i tak będzie i te procesy my z takim dużym niepokojem obserwujemy i też ponieważ są tematy tabu, to potem pojawia się kolejny problem, czyli problem braku zaufania do mediów, tak? Ten brak zaufania do mediów
mediów nie jest spowodowany tweetami Donalda Trumpa, tylko jak powiedziała znana dziennikarka CNN-u, jest spowodowana tym, że dziennikarze zapomnieli o ludziach, tak? Że dziennikarze zaczęli obsługiwać establishment, polityków, celebrytów, ludzi najbogatszych i z ich punktu widzenia opisywali świat. A po drugiej stronie okazało się, że ten opis świata nie przystaje do doświadczenia każdego przeciętnego człowieka. I to jest powód dużego kryzysu. Oczywiście dziennikarze i opisy dziennikarskie mają swoje wady, ale to zgadzam się z kolei z tym cytatem ze świętego Jana Pawła II. Warunek minimum to jest nie kłamać i myślę, że do takiego, pod taką konkluzją wszyscy możemy się tutaj na tej sali podpisać. I bardzo chciałbym podziękować wszystkim uczestnikom naszego spotkania. Zacznę może od organizatorów. Dorota Zielińska, Małgorzata Przygoda, Marta Obłuska zorganizowały. Dorota Zielińska była koordynatorem. To podziękujmy bardzo pani Dorocie, bo to się udało. Podziękować chciałbym wszystkim, którzy pracowali przy tej konferencji, czyli wszystkim dziennikarzom związanym ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskich, Jolancie Hajdasz za przygotowanie raportu. Chciałbym podziękować wszystkim panelistom, że wystąpili, że przyjęli nasze zaproszenie, wszystkim uczestnikom naszej dziennikarskiej debaty. I co? I mam nadzieję, że dzisiaj to nie koniec, tak? Bo teraz przechodzimy z tych dziennikarskich naszych spraw do tych drugich, które też są ważne. Jutro wszyscy nasi goście, którzy chcą zwiedzić Warszawę, którzy są po raz pierwszy w Warszawie, oczywiście są zaproszeni na taką wycieczkę po Warszawie, żeby zobaczyć, jak wygląda miasto, które to patrząc na Warszawę trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że to jest miasto, które było w 86% zburzone podczas II wojny światowej, że w tym mieście naprawdę były dwa powstania, drugie powstanie, powstanie warszawskie w sierpniu 1944 roku. To jest zniszczenie miasta i zabójstwo 250 tysięcy osób, więc tak wygląda to miasto heroiczne, z którego my jesteśmy bardzo dumni, ale po tym zwiedzaniu tego miasta, po obejrzeniu jego uroków i jego muzeum, oczywiście wszyscy spotykamy się na balu dziennikarza, uroczystej kolacji, tam już będziemy po prostu tańczyć i pić. Tak może być? I jeść. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy panu prezesowi.